Dzień dobry, szanowni państwo. Jak widać, PiS nie potrafi uczyć się na swoich błędach. Tak jak w przypadku karczowania polskich lasów był pośpiech, tak i w przypadku obsadzania swoich ludzi w Trybunale Konstytucyjnym widzimy po raz kolejny łamanie regulaminu Sejmu. To, co dzieje się na obecnym posiedzeniu, po raz kolejny pokazuje, że PiS nie liczy się z żadnymi normami, nawet tymi, które sam stanowi. Otóż po raz kolejny mamy do czynienia z wyjątkowym pośpiechem, z próbą wyboru kolejnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego wbrew regulaminowym regulacjom, wbrew zasadom zdrowego rozsądku, ale przede wszystkim w ukryciu przed opinią publiczną. Ten czas, który jest przewidziany przez regulamin Sejmu, ma powodować, żeby zarówno tu, w tej Izbie, była refleksja nad jak najlepszym wyborem, ale przede wszystkim, by opinia publiczna mogła zaznajomić się z sylwetką kandydata. Tymczasem PiS nie potrafi wyciągnąć wniosków z własnych błędów. Po raz kolejny proponuje wyjątkowy pośpiech i tak jak przy karczowaniu polskich lasów, tak i przy obsadzaniu stanowisk podległych PiS-owi, próbuje pośpiech zastąpić zdrowym rozsądkiem. O szczegółach pan poseł Myrcha. Szanowni państwo, w obecnym porządku posiedzenia Sejmu dopiero podczas jutrzejszych głosowań okaże się, czy wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego mógłby teoretycznie odbyć się jeszcze w dniu jutrzejszym. I to jest punkt wyjściowy do tego, jak powinien wyglądać harmonogram postępowania z wyborem kandydata do Trybunału Konstytucyjnego. Przede wszystkim podstawową rzeczą jest fakt, że zwołanie komisji sejmowej może odbyć się w terminie krótszym niż regulamin to przewiduje, czyli w terminie krótszym niż 7 dni, w sytuacji, kiedy potrzeba takiego posiedzenia wynika z danego posiedzenia Sejmu. Dzisiaj jeszcze nie wiemy, czy w ogóle Sejm będzie pochylał się nad wyborem sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale już dzisiaj została zwołana komisja, która miałaby opiniować kandydaturę zgłoszoną przez Prawo i Sprawiedliwość. Czyli widzimy, że nie ma podstawy prawnej do tego, żeby komisja w ogóle mogła w dniu dzisiejszym obradować w sprawie punktu, który nie jest jeszcze wiadomy, czy będzie w ogóle na tym posiedzeniu. Druga niezwykle istotna kwestia jest taka, że w wyniku przyjęcia pisowskich ustaw o Trybunale Konstytucyjnym jedyną podstawą prawną do wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest regulamin Sejmu. On stanowi, że wybór takiej osoby może nastąpić nie szybciej niż w terminie 7 dni od momentu przedstawienia sylwetki kandydata członkom komisji i posłom na Sejm. Jak się okazało w praktyce? O godzinie 11, około 11.30 pojawił się w ogóle druk sejmowy, który miał być przedmiotem prac komisji i przedmiotem ewentualnych prac Sejmu. Czyli widzimy, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie uszanować elementarnych zasad określonych regulaminem Sejmu dotyczących wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Bo jeżeli wszystko miałoby się odbyć lege artis, to druk sejmowy, który dzisiaj wpłynął do Sejmu, powinien być punktem wyjściowym do zwołania komisji co najmniej w przyszłym tygodniu i dopiero najszybciej na kolejnym posiedzeniu Sejmu ten sędzia mógłby być wybrany. To wszystko jest określone tylko dlatego, żeby posłowie mogli w sposób merytoryczny przygotować się do takiego posiedzenia, ale także żeby obywatele, których posłowie reprezentują w Sejmie, mieli wiedzę na temat tych kandydatur i żeby organizacje pozarządowe czy inne środowiska zawsze zaangażowane w wybory sędziów Trybunału Konstytucyjnego mogły wypowiedzieć się w tej sprawie. Prawo i Sprawiedliwości zajęło to dzisiaj dosłownie 2 godziny, bo o godzinie 11 jako posłowie dowiedzieliśmy się, że o 12 będzie posiedzenie Komisji Sprawiedliwości, nie mając zielonego pojęcia, co na tej komisji będzie, bo o wszystkim dowiedzieliśmy się dosłownie na kwadrans przed jej rozpoczęciem. Szanowni państwo, jak widać, państwo PiS nie potrafi funkcjonować nawet teoretycznie. Nieprzestrzegane są reguły, które posłowie PiS sami ustanowili. Można zadać publicznie pytanie,
po co ten pośpiech? Czy tak naprawdę Jarosław Kaczyński wraz z swoimi kolegami i koleżankami z parlamentu celowo depcze autorytet Trybunału Konstytucyjnego, celowo wprowadza takie zamieszanie tylko po to, by po raz kolejny pokazać opinii publicznej, że nie tylko ma w nosie opozycję i zwyczaje regulamin parlamentarny, ale przede wszystkim nie szanuje opinii publicznej, nie szanuje polskich obywateli, którzy mają pełne prawo do transparentnej debaty dotyczącej sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kolejny raz państwo PiS wypina się, mówiąc kolokwialnie, na swoich obywateli, nie szanując żadnych zasad. I tak naprawdę po raz kolejny gra toczy się tylko o to, by udowodnić, że regulamin Sejmu dla posła Kaczyńskiego nie istnieje. Smutne, że wczoraj rozmawialiśmy na sali o łamaniu regulaminu przez marszałka Sejmu i ta sytuacja się nie zmienia. Co więcej, pokazuje tak naprawdę PiS, że ważniejszy jest poseł Piotrowicz, który prowadzi komisję, aniżeli marszałek Sejmu, który jeszcze do porządku obrad nie wprowadził tego punktu. Kolejny raz wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego będzie obarczony wadą, będzie obarczony złamaniem regulaminu. Kolejny sędzia Trybunału Konstytucyjnego, kolejny profesor został przez PiS potraktowany instrumentalnie, tak jak instrumentalnie PiS traktuje cały polski parlament.